Cześć, przed nami czwarty dzień naszego daily vloga. Dzisiaj troszeczkę w innej formule. Na śniadanie mieliśmy gości, byli u nas znajomi. No nie każdy chce się pokazywać w internecie, więc niestety nie mogę wam pokazać, co jedliśmy, ale były to racuchy kasztanowe. Według diety Agnieszki mieliśmy jeść racuchy z dżemem słodzonym ksylitolem, ale zrobiliśmy je ze świeżymi owocami, z bananem, z truskawkami, do tego trochę naszych past orzechowych i sos klonowy. A teraz jedziemy na obiad do rodziców, do mojej mamy. Na pewno ugotowała coś dobrego, więc pewnie będzie też zgodne z dietą. A przy okazji pokażę wam, gdzie zaczynaliśmy. Tam są nasze dwie pierwsze siedziby. Za chwileczkę będziemy na miejscu w Zielonkach. Tutaj wszystko się zaczęło. Po lewej stronie są dwa moje okna. Tam powstał ekogram. To był mój pokój. Na półce były pierwsze produkty u mnie w pokoju u rodziców. Potem się przenieśliśmy na Żelazną. Tam wynajmowałem sobie mieszkanie przez parę lat i działaliśmy stamtąd, a później to był tutaj nasz kolejny sklep. Pierwszy taki większy lokal, 70 metrów, już typowo wynajmowany pod naszą działalność. Tutaj wszystko się zaczęło, także pozdrawiam wszystkich klientów, którzy tutaj wpadali. Duża część jest dalej z nami, bardzo się cieszę z tego powodu. Jesteśmy u mamy. Pomidorówka, co tu jeszcze dobrego mamusia przygotowała, ziemniaczki się robią i brokuły. Na podwieczorek mamusia zrobiła risy z naszym masłem orzechowym. Zaraz spróbujemy. Co to za smakołyki tutaj mają? Tutaj mamy same orzechy włoskie. Potrzebuję ciecierzycę, pasatę, i jeszcze pomidory w kawałkach też się przydadzą. Soczek się kończy niestety. Schodzi mi normalnie butelka tygodniowo. Cały czas go piję z wodą. Nic innego tak naprawdę nie piję. Albo piję samą wodę, albo wodę z tym sokiem cytrynowym, albo ewentualnie herbatkę z żurawiną. Podsumowując, pierwszy tydzień diety. Tydzień, ale to tak naprawdę 4 dni. Najważniejsze dla mnie, nie miałem żadnych ataków głodu. Przez to nie musiałem nic podjadać, nie zjadłem, przysięgam, ani jednej rzeczy. Taki ekstra, co jest dla mnie najważniejsze, bo często miałem coś takiego, że jadłem niby dobrze, ale jadłem za mało prawdopodobnie. Potem miałem jakiś atak głodu i po prostu wszystko psułem, jedząc na sam koniec jakieś naprawdę tragiczne rzeczy dnia. A tutaj nie mam w ogóle takich sytuacji. Moim zdaniem jedzenia dla mnie, mam takie odczucie, że na razie jest za dużo. Prawdopodobnie jeżeli jest się rzeczy dobre jakościowo, tego jedzenia jest naprawdę objętościowo dużo więcej. I taki problem, jeżeli jakikolwiek problem mam na razie z dietą, to jest to, że po prostu ciężko mi jest to zjeść. Szczególnie śniadania, nie jestem przyzwyczajony do takiej ilości rano jedzenia. Jest mi to ciężko zjeść, ale jakoś sobie radzę. Ogólnie dieta jest bardzo smaczna. Naprawdę parę fajnych rzeczy było, które byłem pozytywnie zaskoczony. A jeżeli chodzi o naszą niedzielę, niedziela była taka rodzinna i ze znajomymi. Rano mieliśmy znajomych na śniadaniu, potem byłem u mamy na obiedzie, potem byliśmy na zakupach. Mam zapasy już na cały tydzień, praktycznie wszystko, także mogę się skoncentrować na pracy i na jedzeniu i gotowaniu. Nie muszę chodzić na zakupy, nie muszę tracić na to czasu, ale pewnie się gdzieś wybierzemy razem, coś pogotujemy też i pokażę wam też jakieś fajne sklepy w Krakowie. A na koniec jeszcze ze znajomi nas zaprosili na sushi i układaliśmy potem puzzle, także nie jadłem w domu kolacji, ale też nic złego. Ryż, ryba, warzywa, także nie tak źle.